CRS Media. Ostrołęka, ulica Mała 6. Telefon 888 333 505. www.crsmedia.pl. Idea albumu zrodziła się już w 2006 roku. Wtedy to wystąpiliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o pieniążki na przygotowanie sesji popularno-naukowej oraz inne formy przypomnienia, pokazania tejże bitwy sprzed 200 lat. Sesja odbyła się dokładnie w rocznicę bitwy pod Ostrołęką, czyli w lutym ubiegłego roku. Złożyły się na tę sesję referaty przede wszystkim historyczne, pokazujące udział strony francuskiej, pokazujące udział strony rosyjskiej i referaty pokazujące tę ziemię, tych ludzi, codzienność, te zniszczenia, dramat tamtych lat. I to jest pierwsza część albumu. Druga część albumu to dokumentacja, która została sporządzona podczas inscenizacji bitwy, która odbyła się we wrześniu 2007 roku. Można powiedzieć, że jest to pokazanie Ostrołęki dzisiejszej. My, Ostrołęczanie, 2007-2008 roku. I trzecia część to są zbiory Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, unikalne zbiory. Także album ten, jaką ma spełnić rolę? Przede wszystkim ma dostarczyć wiadomości o bitwie dla mieszkańców, dla młodzieży. Po drugie, ma pokazać pamiątki, które z tamtych czasów zostały. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju ryciny i mapy. No, po trzecie, ma właśnie pokazać dzisiejszą Ostrołękę. I po czwarte, ma pokoleniom, które przyjdą za lat 50, 70, może to zbyt daleko patrzy, ale pokazać, jak my, Ostrołęczanie, właśnie z tego roku tęże bitwę widzieliśmy, zapamiętaliśmy i jak ją chcieliśmy pokazać. Czy uważa pan, że taka kolorowa forma tego albumu skłoni młodzież do tego, by zapoznała się z historią bitwy? Myślę, że tak. Ona skłoni między innymi dlatego, że jest tutaj dużo postaci współczesnych Ostrołęczan. Zwłaszcza na tych zdjęciach z inscenizacji. Teksty nie są, że tak powiem, nie zawierają zbyt wiele stwierdzeń stricte naukowych. One mają taki charakter popularyzatorski, czyli nie jest to głęboka analiza historyczna, ale w oparciu o opracowania historyczne jest album popularyzuje te treści. I myślę, że ten sposób prezentacji skłoni młodzież, że po obejrzeniu zdjęć, fotografii młodzież zajrzy do książki i poczyta sobie o tych wydarzeniach. Piękny album przedstawiający to, co było 200 lat temu, no i to, co zdarzyło się rok temu, czyli spotkanie historii i tego, co już jest historią, czyli samej bitwy i obchodów bitwy. Zachęcam do przeczytania, kupienia.